postawiliśmy im właśnie się zagrywką, bo oni zagrywali bardzo dobrze i wytrzymali cały mecz, a my gdzieś tylko fragmentami bodajże w drugim secie i przez chwilę w trzecim, a myślę, że to jest akurat ten element, którego nam brakowało. Cała drużyna zagrała bardzo dobrze. Mieli bardzo dobre przyjęcie, więc Janek robił to, co potrafił najlepiej, dobrze rozgrywał, więc ciężko nam było gdzieś rozczytać jego intencje, nawet jeśli nam się to udawało, to atakujący mieli na tyle dobrą piłkę, że gdzieś albo nas obijali, albo w dziurę gdzieś wpadali, więc no, trudno, no, nic więcej nie mogę powiedzieć na temat. Ja mogę powiedzieć dla siebie, że nawet nie myślałem o tym, nie patrzyłem na tabelę w ostatnim czasie, tylko wiem, że wygraliśmy 3 mecze i mamy komplet punktów, a jak to tam wyglądało, to nie do końca byłem pewien. Trudno, może będzie jeszcze szansa. Już wcześniej chyba przed BKS-em rozmawialiśmy, to byliśmy po 2 wygranych meczach i powiedziałem, że to jeszcze nie ta gra, którą byśmy się spodziewali z naszej strony. Z BKS-em też tak było, no i nie przyszło to jeszcze. Jeszcze wiele pracy przed nami. Dużo zmian było w zespole, więc cały czas się zgrywamy, pracujemy nad tym. Czasem dobrze dostać takiego gonga, że tak powiem, i zebrać się do pracy, pracować dalej, bo wiemy, że jest sporo do poprawienia.